Projekt uchwały według druku nr 17 w sprawie środków finansowo-rzeczowych w dzielnicy 13. Panie Basiu. Proszę Państwa, w sprawie przeniesienia środków Planu Rzeczowego Finansowego Rady Dzielnicy 13 na zadania tej budowy. W tej sprawie zwróciliśmy Pan Przewodniczący wstępnie do Komisji Rewizyjnej z pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej odnośnie przesunięcia środków wewnętrznych. Chodzi o osiągnięcie uzyskania 7 tysięcy złotych z budżetu wewnętrznego Rady na sfinansowanie tablicy. Jak tablica wygląda? To jest, proszę Państwa, i też ciekawe, bo do tego jest jeszcze ze skanowania, to Państwo, Pani Basia, Państwu prześle, jak to zmniejszymy, prześlemy Państwu to każdemu na skrzynkę, bo jest jeszcze na pozwolenie z 1934 roku na wmurowanie tej tablicy. Tablica jest, proszę Państwa, bardzo dosyć duża, bo jest wielkości drzwi, bo to jest 1,80 razy 88. Znaczy, my, ta tablica jest stamtąd, w związku z tym my mierzymy obrys tablicy po miejscu, które się nie zmieniło. Natomiast ta tablica tak wygląda. Orientacyjny koszt to jest około 24 tysięcy z projektem, o tym o czym Państwu mówiłem. To Państwu prześlemy, ja puszczam tą tablicę, znaczy te, nie tablicę, ale to zdjęcie. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Pan Boże. Nie ma Pana na wyjściu. Chwilę przed tym zarządem czoło za to, że dopiero w szóstej kadencji, dobrze, że w szóstej kadencji może ta tablica znaleźć swoje prawdziwe miejsce, które rzeczywiście przypomni ludziom niejednokrotnie sędziwym, że była taka tablica i naprawdę proszę mi wierzyć, zrobiliście Państwo, jeżeli jeszcze dzięki tym środkom finansowym uda się ją zamontować, to naprawdę mamy się z nim pochwalić. Jeszcze raz Państwu serdecznie dziękuję. Miałem w rodzinie legionistów i wiem, co to jest. A historia, proszę Państwa, ma to do siebie, że nawet bez historii jest bez wartości. To przypomni młodemu pokoleniu, że rzeczywiście działy się rzeczy i ludzie z tego terenu pozwolili również być. Dziękujemy bardzo. To jest taki ciepły głos ze strony Pana Burmistrza. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały według druku nr 17 w sprawie przeniesienia środków finansowych Planu Rzeczowego Finansowego dzielnicy 13 na zadania priorytetowe? Kto jest za? 18. Dziękuję. Jeszcze raz. 17. Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Te 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 17.